Gratuluję ci, spełniaj swoje marzenia w tym cyrychu, to będą się od ciebie uczyć. No, ale nie zapominaj, że ja muszę zdać maturę, no bez tego mnie nie przyjmą, prawda? Poradzisz sobie, jestem tego pewien. Mam nadzieję. Przepraszam. Pani Renato, w porządku? Tak, 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 zaraz wracam. Ja chciałbym przeprosić za mamę. Za nim ciągnie się ostatnio jakaś infekcja, strasznie upierdliwa jest. To jasne. Może ja pójdę sprawdzić, czy wszystko z nią. No ale nie, nie przejmuj się, to jest jakiś upierdliwy kaszel tylko. I tak pójdę. No dobra. To widzimy się później. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Mela jest zaniepokojona stanem mamy swojego chłopaka. Kobieta ukrywa przed synem, że ma raka płuc. Nie chce go martwić i boi się, że jeśli Jurek dowie się o jej chorobie, zrezygnuje z zagranicznych studiów. Jak pani kaszle krwią, to na pewno nie jest w porządku. Wszystko jest w porządku. A była pani z tym u lekarza? Tak, byłam. To jest infekcja, więc... To na pewno nie jest zwykła infekcja. Mama, jeśli wszystko jest w porządku. Tak? Dziękuję bardzo. Ja już będę wychodzić, a my się widzimy w domu. Do widzenia. No, na razie. Zobaczymy się później, Jurek, dobra? Jeśli pani ten lekarz powiedział, że to jest infekcja, to na pewno jest beznadziejny. Ale ja mam numer do super lekarza. Mogę panią umówić na wizytę. Nigdzie nie dzwoń, dobrze? Ale nie rozumiem. Nigdzie nie dzwoń. Dlaczego? Albo w sumie mam lepszy pomysł. Mogę poprosić pana Chlebowskiego, żeby mnie Jurka zwolnił z reszty lekcji. To pojedziemy razem do lekarza. Mela, chodź na chwilę. Pogadamy. O co chodzi? Pani Renato, co się dzieje? Usiądź. Usiądź, usiądź, dziewczyno. Zależy ci na Jurku, prawda? No oczywiście, że tak. Co się dzieje? Zdiagnozowano u mnie raka. Więc to nie jest infekcja. Ale mam bardzo duże szanse na wyleczenie. I według pani to nie jest nic poważnego? Słuchaj, leczenie trwa kilka miesięcy, a Jurkowi naprawdę zależało na tych studiach. Więc bardzo proszę, nie mów, dobra? Nie mów Jurkowi tego. Ale... On teraz powinien być tutaj przy pani, powinien zostać. Dziewczyno, możesz odpuścić. Mam do ciebie pełne zaufanie, dlatego tutaj usiadłyśmy i rozmawiamy. I to jest między nami. Ja tego Jurkowi nie powiem. On ma wyjechać do Zurychu. Czekał na to tyle lat. On marzy o tych studiach. Nie możemy tego zniszczyć. Nie powiem mu. Ja też tego nie zrobię, obiecuję.